sadzenie jesiennych chryzantem do pojemników, ostatni akcent sezonu w ogrodzie, tego jesiennego. Czasami to się nawet zastanawiam, czy warto sadzić, bo tak naprawdę pod koniec sezonu żywot tych kwiatów jest niedługi. Mróz pierwszy przyjdzie, zważy kwiaty, a jednak są tak piękne, że chyba naprawdę warto. Czy te rośliny da się uratować? Myślę, że tak. Jeżeli po pierwszym przymrozku tutaj będą już zważone kwiaty, posadzimy do gruntu, to myślę, że przy odrobinie szczęścia je uda się przechować. No i w przyszłym roku być może równie pięknie zakwitną. A skoro już o zimowym przechowywaniu mowa, to tak sobie pomyślałem, że przyjrzę się dzisiaj wszystkim innym roślinom, które właśnie teraz znajdują się w kompozycjach, co z tego da się przechować do następnego roku. Ozdobne kapusty i wrzosy. Wrzosy pączkowe, więc przez całą zimę będą piękne. Jeśli idzie o kapusty, mróz im jest straszny i tak naprawdę nawet jeśli marzną, to wyglądają wciąż pięknie. I zarówno ta biała, jak i ta o czerwonych, purpurowych liściach. Obydwie rośliny zostawiamy w pojemniku. Tutaj miechunka peruwiańska, dość ciekawa roślinka i nawet jeśli marznie, to zasycha i z tymi lampionami wygląda naprawdę elegancko. Też zostawiamy, chociaż tak naprawdę wiosną roślina będzie do wyrzucenia. Iryzyna i chryzantemki, to już mówiłem, co z chryzantemami. Iryzyna oczywiście jednorazówka, to jest bardzo wrażliwa roślina na mróz, podobnie jak komarzyca. Te plektrantusy piękne, ale niestety do pierwszego mrozu. Pelargonie, no niestety trzeba wysadzić gdzieś w jakimś chłodnym pomieszczeniu, to musi być plus 10 stopni maksimum. Natomiast kostrzewa, piękna trawa, może zimować w pojemniku, można wysadzić na zewnątrz, lepiej żeby przezimowała jednak w gruncie. Szałwia omszona, o tutaj nasza kicia. Szałwia omszona, bardzo odporna roślina, w tej chwili biednie wygląda, ale posadzona do ziemi, nawet po zimie, będzie jeszcze pewnie pięknie kwitła i bardzo długo rosła i cieszyła oczy. No i ostatnia roślina, kocanka. Chociaż pięknie jeszcze wygląda i w dobrej kondycji, to chyba efekt tegorocznych upałów, to jednak jest typową jednorazówką i niestety zimy w pojemniku nie przetrwa, a i przezimować w pomieszczeniu naprawdę niechętnie to robi.